Siemaneczko, ja jestem Lucek, zapraszam was na kolejny odcinek z Forzy Horizon 4 z nową kierownicą od Fanateka. Jest to Fanatek V, Club Sport V 2,5, to jest taka baza. Do tego jest kierownica WRC, z gry WRC, taką zrobili sobie specjalną kierownicę. Tutaj mam akurat w Forzie Horizon, tutaj pokazuje mi się bieg, który mam włączony, i światełko na górze pokazuje mi, kiedy mam przełączyć bieg, czyli po prostu pokazuje mi, jakie mam obroty, ale ja od tego mam tutaj taki specjalny pokazywacz, taki specjalny licznik, o którym opowiem wam w innym odcinku, jak go sobie skonfigurować. Jest to bardzo proste, więc wam to też pokażę. Tutaj mam skrzynię biegów manualną, H-shifter plus hamulec ręczny. I oczywiście chcę wam opowiedzieć o takich różnicach między tą bazą, tym całym zestawem w stosunku do mojej poprzedniej kierownicy, na której grałem przez ostatni rok. Jest to zupełnie nowy sprzęt, zupełnie inaczej działający, no podobnie działający, bo po prostu się skręca i robi się podobne rzeczy z poprzednią kierownicą, no to jest oczywiste. Tylko po prostu, no inaczej się gra na tym, zdecydowanie. Pierwsze takie odczucie było, what? Co ta kierownica robi? Dlaczego ona tak szybko skręca? Jak ona to robi, że driftuje sobie, próbuje sobie coś tam driftować, wchodzę w poślizg, odwracam samochód na drugą stronę, a kierownica już błyskawicznie odwróciła się w miejsce, w które powinna, żeby samochód w miarę się trzymał na następnym ślizgu już. To jest niesamowite, w jaki szybki sposób ta kierownica reaguje na to, co się dzieje w grze, i to wam oczywiście postaram się zademonstrować dzisiaj. Wykonanie, jakość wykonania tej kierownicy jest dużo, dużo lepsza. No przede wszystkim mamy metalową obudowę, ale też nawet pomijając to, że to jest, wiecie, wszystko metalowe, takie solidne, takie po prostu ładne i nowe, no to jest nowa rzecz. To na przykład jak miałem kierownicę od Thrustmastera, to jak gdzieś tutaj brałem rękę, gdzieś w tym miejscu, tak szurałem czasami gdzieś tam, o, za te krawędzie, gdzieś tam, czy łopatki dotykałem, to te krawędzie były ostre, no i to jest takie, no czuć, że to jest trochę takiej gorszej jakości. Ja mówię o Thrustmasterze, chociaż kierownica Thrustmastera naprawdę była dobra i widzieliście, że da się na niej fantastycznie driftować, robić ciekawe rzeczy i fantastycznie bawić. Tak przesiadając się na tą kierownicę, no jest różnica kolosalna. I nie chcę mówić czegoś takiego, że ej, jest ta kierownica, jest zajebista, bierzcie i sobie ją kupujcie, bo jest dużo lepsza od tych pozostałych. To jest drogi sprzęt, ale słuchajcie, jak ktoś sobie kupuje, jest kolarzem i kupuje sobie pierwszy rower, to kupuje sobie jakiś rower marki Chłopak, jeździ i sprawdza, czy to jest dla niego. Jeśli mu się podoba, to kupuje sobie lepszy, coraz lepszy ten rower, aż w końcu kupuje sobie rower za 40 tysięcy złotych i taki przeciętny użytkownik rowera, który sobie jeździ takim, wiecie, rowerem z bagażnikiem, gdzieś tam po zakupy czy coś, no to patrzy na takiego gościa, który jedzie rowerem za w cenie dobrego jakiegoś samochodu używanego i myśli, what the fuck, jak on mógł wydać tak dużo na ten rower, nie? Albo weźmy pod uwagę, o, kierowcę jakiegoś rajdowego, albo po prostu entuzjastę samochodu, którym kupił sobie Toyota Supra, czy tam Nissana Skyline'a R34 i wsadza w niego 10 tysięcy od razu, powiedzmy, w same hamulce. Nawet mocy nic nie zwiększył, tylko same hamulce chce ulepszyć, to powiedzmy jedna tarcza kosztuje go 10 tysięcy złotych, nie? Ja no, może przesadzam, ale chodzi o to, że wiesz, jak czegoś dużo używasz i chcesz zrobić jakiś upgrade, to jakby nie do końca liczysz się z wydatkami. No jakby dobre rzeczy kosztują więcej i tak w przypadku jest, tak jest w przypadku tego Fanateka. Mnie osobiście, powiem wam szczerze, na Fanateka nie byłoby stać na to, na ten cały zestaw. Po prostu dogadałem się z firmą Fanatek, która mi ten sprzęt wysłała w zamian za promocję, którą wam teraz sprzedaję. Znaczy, zabrzmiało tak, jakbyście mieli zaraz kupować, ale jest parę rzeczy odnośnie tego Fanateka i tego sprzętu, który tu mam, które mi się nie podobają, tak po przesiadce z Thrustmastera. I o nich też sobie powiemy, bo to nie jest tak, że wiesz, tak naprawdę ja mogę sobie na tym odcinku powiedzieć, co chcę, powiedzieć, że, nie wiem, spalić tego, tą kierownicę, zrobić co chcę. Nie ma znaczenia, tak, bo jakby ten odcinek nie jest objęty współpracą w ogóle, o, może tak wam powiem. Tutaj opowiadam wam szczere wrażenia z używania tej kierownicy, a jeśli chcecie wiedzieć, to odcinek, który był objęty współpracą, to był odcinek z unboxingu tej kierownicy. I tyle.
A ten odcinek jest taki z czystych moich wrażeń z użytkowania tej kierownicy. No jeśli uważacie, że jestem z wami nieszczery, bo niektórzy uważają, że jak youtuber dostanie jakąś kierownicę, czy jakiś sprzęt, czy cokolwiek, to od razu musi być nieszczery i musi wychwalać, bo inaczej sponsor nie będzie, mu przyjedzie i zabierze ten sprzęt, czy coś takiego. Nie no, takie czasy kiedyś były, ale to już minęło. Teraz sponsorzy często liczą się z tym, żeby influencer był po prostu naturalny i opowiedział też o wadach tego sprzętu. A jak ktoś czasami ciśnie, żeby zrobić tak zwane pozytywne review na temat sprzętu, no to ja po prostu takich współprac nie biorę. Naprawdę, bo to nie opłaca się po prostu. No dobra, wracając już do tego sprzętu i do Trasmastera i w ogóle do kierownic. No to rzeczy, które mi się podobają, to już wam powiedziałem tak na samym początku, czyli podoba mi się to, w jaki sposób kierownica reaguje, w jaki sposób... No może zróbmy coś takiego, patrz, wchodzę sobie tutaj w drift. Pyk. Trójeczka. Kierownica już ustawiona w drugą stronę od razu, ale tutaj nie było takiego transferu. Przy transferach to jest bardzo dobrze widoczne. Teraz widzieliście. Ja tu musiałem kierownicę lekko hamować, żeby mi za szybko nie zwróciła... O! W jaki sposób ona szybko się odwraca. Bezgłośnie, bez żadnego szumu i trwa to... Nie wiem, ułamek sekundy, zanim ona cię, wiesz, odwróci w odpowiednią stronę. Driftowanie nie idzie mi jeszcze za dobrze. To wam powiem właśnie dlaczego, bo jedna rzecz mi się nie podoba. I nie podobają mi się pedały. One są oczywiście solidnie zbudowane, wiesz, całe metalowe, nie wiem czy to nawet jakieś żeliwo nie jest, czy coś takiego. Mega, mega solidne, ale... Jakbym miał wam tam pokazać, po prostu moja pięta na tym podejście, ona tam szoruje po tym dość szorstkim takim podejście. Ja nie wiem, czy powinienem tam podkleić coś innego. W każdym razie te pedały wystają od dołu, a w Trasmasterze mogłem zrobić sobie, żeby były tak jakby od góry. I jakby naciskałem stopą w dół. Jak się zastanawiam, jak to zrobić, żeby po prostu moja stopa nie jeździła tak po tym podejście. Nie wiem, czy wiecie, o co mi chodzi. Po prostu ona tak jeździ. Może wam odsłonię nogą. Widzicie, ta stopa tak szura tutaj, nie? Po prostu ona tak szura, jak dodaję gazu, czy naciskam sprzęgło. Myślę, że to nie jest duży problem, tylko po prostu ja nie jestem do tego przyzwyczajony. I w momencie, kiedy na przykład robię transfer i chcę... O, dobra. I robię transfer i chcę sobie... Nie wiem, zaciągam sprzęgło, cokolwiek robię, to nie do końca jestem zsynchronizowany z tym naciskiem sprzęgła i hamulca ręcznego w jednym czasie. I czasami, często jest tak, jak sobie teraz trenuję, driftuję, to często jest tak, że na przykład mam zaciągnięty jeszcze trochę ręczny, a puszczam za wcześnie sprzęgło, albo nie nacisnę w odpowiednim czasie sprzęgła. Nie, a już zaciągam ręcznie. To są takie tylko moje bolączki z tym związane, więc dodawanie gazu i hamowanie jest dla mnie teraz trudniejsze. Aczkolwiek nie wiem czemu, mam takie wrażenie, że na tej kierownicy po prostu jakoś łatwiej się driftuje. Łatwiej jest opanować samochód. Wydaje mi się, że to troszeczkę dlatego, że po prostu jest mniejsza. Ona tutaj w średnicy ma 32 cm, a tamta miała... Ta moja drifterska kierownica bajerancka miała 35 i musiałem nią się po prostu więcej namachać. A druga sprawa jest też taka, że po prostu ta baza tą kierownicą obraca dużo szybciej, wobec czego jak chcę odpowiedni już kąt złapać, widzicie, ja teraz nie musiałem nic dokręcać się kierownicą, tylko patrzcie, jadę sobie do zakrętu, pyk, pyk, pyk. Ręczny, cyk, ona już się ustawia w odpowiedni sposób. Ja tylko, jedyne co ja robię podczas tego driftowania i wchodzenia w drift, to ja po prostu zatrzymuję tą kierownicę w odpowiednim miejscu, w którym mi pasuje, żeby samochód po prostu sobie leciał driftem tak jak ja chcę. I tyle. A w przypadku Trasmastera to ja musiałem robić tak, wiesz, machnąć pyk, żeby ona się obróciła w odpowiednią stronę, w odpowiedniej prędkości, nie? Więc po prostu na tej kierownicy driftuje się dużo lepiej. Jest to intuicyjne bardziej, no, pod tym względem. Jest to po prostu intuicyjne i więcej jest takich momentów, kiedy kierownica ratuje mi jakiś drift, niż kiedy ja to po prostu robię, niż kiedy ja ratuję driftik, nie?
Ojej. Ja mam dalej takie jakieś głupie nawyki, na przykład, że zamiast płynnie sobie robić te transfery, że tak powiesz, obracać kierownicę odpowiednio, to ja robię tak. Muszę się tego oduczyć. Taki nawyk z wczesnych faz mojego driftowania został. I niekiedy to się objawia, no, niezbyt dobrym, gładkim driftem. Ale da się i kurde, byłem zaszokowany, bo myślałem, że tak inna kierownica, inny force feedback, inaczej. A powiem wam, że to, ja wiem, ze 2 godziny sobie pojeździłem i już byłem gotowy. Bo jest po prostu łatwiej, jest po prostu łatwiej. Kwestia tylko wyczuć ten gaz, te nowe pedały, jakby i tyle, nie? Kolejna sprawa, więc tak, mamy ten hamulec ręczny i tak porównując do tego hamulca ręcznego od Sparco, no to trzeba przyznać, że ten jest taki bardzo tani, bo ten od Sparco to był taki, wiesz, wielki kloc, ja czułem, że to po prostu się nie rozwali, nie? A z tym hamulcem no nie mam takiej pewności, tutaj tak jest taka gąbeczka, to takie jest tutaj, mam wrażenie, że się wygnie zaraz czy coś. Znaczy, to mocowanie moje, ono się tutaj rusza troszeczkę na boki. Nie przeszkadza to w zmienianiu biegów i hamowaniu ręcznym, ale jednak jest tam odczuwalne, nie? I jest to takie trochę niepokojące. Natomiast czuć, że ten hamulec ręczny od Fanateka jest troszeczkę gorszy, słabej jakości, no, powiedziałbym. Taki mniej wytrzymały się wydaje w ręce, jak ciągniesz za niego. Aczkolwiek skok jego jest mniejszy, więc też myślę, że do driftowania nie potrzeba aż takiego dużego skoku na ręcznym, żeby sobie fajnie polecieć. Jestem w stanie nawet na kokpicie sobie ładnie polecieć, bez problemu. To zawsze jest trudne, jakieś takie nieintuicyjne w tej grze, a tutaj pyk, od razu lecisz. Więc hamulec ręczny jest taki sobie, ja go tam rozebrałem, bo musiałem sobie podłączyć do skrzyni biegów. Jak chcecie zobaczyć w jaki sposób, to na moim drugim kanale Łukasz Kos pojawił się, albo pojawi się dopiero odcinek o właśnie mocowaniu tego wszystkiego. Więc wam pokażę, możecie sobie tam zobaczyć. Tutaj zrobiłem na tym kanale taki odcinek z unboxingu, a tam będzie taki odcinek, jak wszystko sobie tutaj mocuję, z dużo bajzlu było z tym związane. No i mamy tą wielką budę tutaj, czyli to jest no po prostu skrzynia biegów, która wygląda tak, jakby miała tutaj jakieś szczebelki, jakieś chłodzenie dodatkowe, ale to nie jest chłodzenie, ja to rozebrałem, w środku jest bardzo podobny mechanizm jak w Thrustmasterze, z tym, że te biegi wchodzą tutaj tak twardo. Na początku musiałem się przyzwyczaić, bo w Thrustmasterze to pyk, 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 samo wchodzi, nie ma żadnego oporu, tutaj jest opór. Natomiast co jest zajebiste w tej skrzyni, to, że w każdej chwili mogę sobie przełączyć na sekwencję. Nie wiem, czy to będzie w grze działać od razu. Czekaj, chyba nie. W grze trzeba też przełączyć chyba na sekwencję i dopiero wtedy będzie działać. Natomiast jak najbardziej można w każdej chwili sobie przełączyć. Popatrz, na przykład gram sobie teraz w Fordze i sobie gram na Hashifterze, bo tak lubię po prostu sobie driftować na Hashifterze. I spoko, nie? Ale ostatnio mam fazę na Dirt Rally 2.0 i w Dircie Rally już liczy się czas, z jakim przełączysz ten bieg. I oczywiście można sobie grać na Hashifterze, te stare samochody miały Hashifter, spoko, nie? Ale jak przychodzi do zagrania sobie rajdówką, to już wtedy sekwencja. No i wiesz, w przypadku Thrustmastera musiałem tu odkręcać jakieś śrubki, przekręcać ten cały mechanizm, jakby skręcać z powrotem, 4 śrubki. Trzeba było sobie imbusem przekręcić, odkręcić, z powrotem to złożyć i włożyć w ogóle inne takie tutaj wieczko, nie? Więc musiałeś wybrać, albo jedziesz na sekwencji, albo jedziesz na hashifterze w danym czasie, nie? Bo inaczej liczyło się to z tym, że musisz po prostu się pobawić w zmianę tego wieczka tutaj. A tu mamy po prostu taki suwak tutaj z boku tej skrzyni biegów. Przesuwamy go w zależności od tego, czy potrzebujemy hashifter, czy sekwencji. To jest mega zajebiste. Natomiast same urządzenie same w sobie jest mega, mega duże, kloczaste takie. Ale jest solidne i możliwość jest podczepienia do tego właśnie tego malutkiego hamulca ręcznego, który robi swoją robotę, aczkolwiek jest taki, no, zagadkowy. Więc co? Plusy. Oczywiście jakość wykonania tej kierownicy jest fantastyczna.
sposób, w jaki ona reaguje na to, co się dzieje w grze. Na razie tylko w Fordzie testowałem, bo jest to moja ulubiona gra, więc sobie tutaj gram. Ale też oczywiście w Gercie Rayli sobie o tym porozmawiamy już oddzielnie, może tam w jakieś inne gry jeszcze sobie potestuję. I pod tym względem, jak takie różnice w reagowaniu na to, co się dzieje w grze, są nieprawdopodobne. Miałem na samym początku włączony force feedback, to jak wjechałem sobie właśnie w taki teren, jak nie wiem, tutaj, to ta kierownica dosłownie wylatywała mi z rąk, nie dało się jej utrzymać, nie? To ustawiłem sobie force feedback, moc force feedbacku na 33% i teraz jest akurat jak dla mnie, muszę wam powiedzieć. Kierownica reaguje na to, co się dzieje w grze tak samo, to znaczy oczywiście z mniejszą siłą. Ale jeśli chodzi o dokręcanie kierownicy i wiesz, i to w jakiej pozycji ona się znajduje podczas driftu, to jest wszystko jak najbardziej w porządku i cyk, i można sobie śmigać bez problemu. Takie miałem obawy też co do szerokości tej kierownicy, bo ona jest troszeczkę mniejsza, ta od poprzedniego zestawu była gdzieś, nie wiem, tyle szersza. Nie wiem, czy to widać. O, jakoś tyle większa była, nie? To jest niedużo, ale robi różnicę, jak musisz się, wiesz, naobracać. Plus to, że w tamtej kierownicy miałem jeszcze wolniejsze to obracanie, no to jakby robi robotę. Ej, ja pierniczę, co? Już myślałem, że jak najeżdżam na pasy, to to czuć. A czekaj, tutaj na drodze są jakieś... Coś tam było czuć na drodze, nie wiem, co to było. Jakby na kierownicy inaczej też czuć niektóre rzeczy. Wjeżdżam na krawężnik, wszystko ładnie, cyk. Na tamtej kierownicy też to było czuć, ale w rodzaju jakiejś takiej wibracji, nie wiem, a tutaj jest to trochę inne, czuć to, że kierownica troszeczkę tak jakby skręca, tak ci wibruje, dziwne to jest, no jest po prostu inne uczucie, ten force feedback jest tutaj inny, nie powiedziałbym, że tam dużo lepszy czy coś, bo to nie o to chodzi, no on po prostu jest mocniejszy, to jest droższa kierownica, więc wiadomo, że będzie lepszy, nie? No. I co tu jeszcze powiedziałem? Aha, no i pedałki są takie słabe. Już mówiłem wam, nie? To jest minus. Jakość wykonania. Ten hamulec ręczny jest taki zagadkowy. Ale wiecie co, pojedźmy sobie wyścig jakiś. I cyk, jedziemy. Jak wam się podoba to, że będę grał na H-shifterze, jeżdżąc tym Mercedesem nowoczesnym. No cóż. Znaczy, mógłbym się tutaj szybko przełączyć na łopatki, tylko musiałbym sobie dać skrzynię właśnie sekwencyjną. Wtedy bez problemu, bo tak jakoś nie wyobrażam sobie używać łopatek, jednocześnie sprzęgła, tak dziwne to jest dla mnie. W każdym razie tak, musiałem sobie force feedback zmienić, zmniejszyć do 30%, bo po prostu nie dałem rady tej kierownicy utrzymać. Naprawdę, jak teraz jedziemy sobie ładnie na shooterku, to byłoby to aż po prostu nieprzyjemne dla mnie, żeby się tak z tą kierownicą po prostu tutaj męczyć, bo to jest wykańczające, jak ona daje ci tyle siły na łapy, no. Więc ten force feedback sobie, po prostu moc tego force feedbacku sobie zmniejszyłem i myślę, że teraz jest w porządku jak dla mnie. Dalej wszystko czuć to, co się dzieje na drodze i jest okej. I ona tak szybko odbija, kurde, ja nie mogę tego pojąć, jaka to jest różnica, jak jedziesz sobie... Pamiętam, że... I to nie tylko ja tak miałem, ale bardzo ciężko jest w Fordzie Horizon nauczyć się jeździć na shooterze na kierownicy. Wydaje się być takie normalne dla osób, które grają sobie na padzie, ale na kierownicy jest to totalnie nieintuicyjne na początku. Teraz jest to dla mnie już normalne, bo sobie wypracowałem jakieś tam odpowiednie nawyki do jazdy, powiedzmy, po tym shooterze. Jakby grałem na tamtej kierownicy i teraz to nie robi na mnie żadnego wrażenia taka jazda. Natomiast kiedyś było to nie do pomyślenia, żeby jeździć po tym shooterze. Teraz da się to spokojnie opanować i nie ma stresu, nie? Tak, o szybkiej jeździe chyba jeszcze nie ma mowy tutaj. Aha, i ta skrzynia biegów jest troszeczkę inna, bo... tak, to jest właściwie trochę głupio, bo... W porównaniu do Trasmastera to miałem tak, że siódemkę wbijałem sobie po prostu... Ojej, piątkę wbiłem, przez przypadek. Siódemkę wbijałem sobie w taki sposób, że po prostu dawałem maksymalnie w prawo i do góry, nie? To była siódemka. A teraz, żeby wbić siódemkę, to muszę nacisnąć gałkę
dać skrajnie w prawo i do góry. Ale muszę nacisnąć i wyobraź sobie, jedziesz sobie te 400 km na godzinę, czy tam 350 km na godzinę i musisz wbić tą gałkę i dopiero wbić siódemkę, nie? No przeważnie samochody, które mają siódmy bieg, to mają już oczywiście łopatki, jakiś tam automat. Wtedy to się raczej używa łopatek, tak jak w tym Mercedesie powinienem to zrobić, nie? Jezu, no, ale pojechałem teraz przed samą metą. Boże. Tak, tutaj oczywiście mam wszystkie przyciski na kierownicy, to jest bardzo fajne w sumie, bo na tamtej kierownicy drifterskiej to nic nie miałem, żadnego przycisku, teraz mogę sobie pyk, kamerę bardzo łatwo zmieniać, jakby rzeczy tutaj jakieś inne, mogę sobie trąbić. Ja nie mogę, czekaj, którym się trąbi. O! Jo, haha! Wyobrażacie sobie, jak będę grał teraz w tryb Fortnite, będę mógł kogoś wyzywać na pojedynek. Nie będę musiał sięgać gdzieś do jakiegoś pala, tylko wszystko będę mógł obsługiwać z kierownicy, zajebiście. No dobra, ale wracamy do wyścigu, bo tutaj teraz jest jakiś Lexus do wygrania. To sobie to badamy, a przy okazji jeszcze opowiem wam o takich moich wrażeniach z jazdy na tej kierownicy. No dopiero co ją zamontowałem, dzisiaj ją zamontowałem i dzisiaj w nią, na niej zacząłem sobie grać jakby. Jest tutaj ciężko, czekaj, nie, co chciałem. Tutaj ciężko coś tam jeszcze opowiedzieć. O, pyk i mogę sobie z poziomu kierownicy, ja pierdziut, z poziomu kierownicy mogę sobie jakby wszystko robić teraz, nie muszę sięgać gdzieś tam popada. Jedyne czego nie mogę zrobić z poziomu kierownicy, mimo że mam taką tutaj malutką jakby gałeczkę, to nie mogę sobie obracać kamery, co mi się bardzo przydaje właśnie do nagrywania odcinków, nie? No to jest trochę słabe. I jakby mogę tego krzyżaka zamienić, żeby on zmieniał kamerę, bo to jest jakby krzyżak. Jak go nacisnę sobie do góry, to włączę tryb fotograficzny. A wiecie, o co chodzi, chyba nie będę mówił. Ale na przykład podczas jazdy raz cyk i mamy kamerę z kokpitu, nie? Fajnie to czuć, kiedy samochód traci przyczepność. Oczywiście na Trasmasterze też było to czuć, nie? Wiadomo, to nie jest jakieś tam... Każda kierownica to chyba ma, nawet Logitech G29, no po prostu. Tylko że na tej kierownicy czuć to trochę inaczej, tak jakby bardziej wyraźnie bym powiedział. Ale nie jest to jakiś ogromny skok jakościowy. Na Trasmasterze oczywiście też było, można to tak ustawić, żeby to było czuć i tutaj nie ma jakby rewelacji. Natomiast mówię, że jest inaczej, no wiadomo, nie? A, no i hamulec mi się kurde nie podoba trochę. Bo, znaczy jego twardość można sobie ustawić, ale nie wiem, czy można ustawić sobie jego skok. Też jest ciekawe, w jaki sposób się jego twardość ustawia, bo tam wszystko jest dosyć takie proste i odkryte na tych pedałkach. Możecie sobie zobaczyć właśnie ten odcinek, gdzie wszystko konfiguruje, pokazuje. Chyba nawet na odcinku z unboxingu pokazywałem te rzeczy. I to jest ciekawe. W jaki sposób? Ogólnie ten sprzęt wydaje się być taki bardzo prosty, jakby możesz zajrzeć sobie do bazy, do środka w każdej chwili, bo tu masz taką szybkę. Możesz zobaczyć, jak tam wszystko się obraca. I jakby rozebrałem większość tych rzeczy, które tutaj mam. Między innymi właśnie skrzynię biegów i hamulec ręczny. Tam nie ma jakby rewelacji. Tam jest, wiesz, jeden taki siłowniczek, drugi siłowniczek. I proszę bardzo, proszę mi za to dać 500 euro, nie? Nie no, chyba aż tyle nie kosztuje, no. Chyba tam 500 zł kosztuje ten hamulec ręczny. Ale skrzynia biegów tak samo, no tutaj nie ma rewelacji, tam... Dużo tutaj chyba kosztuje sam branding tego pana taka, wydaje mi się, nie? Natomiast furorę robi faktycznie ta baza. Słyszałem też takie wieści, że ona jest jakaś nietrwała, że się tam rozwala, że paru osobom się... Paru osobom właśnie się rozwaliło. Mam nadzieję, że mi się to nie przytrafi. Aczkolwiek fanatek powiedział, że jakby coś się działo, to zawsze mogę napisać. Nie będzie problemu. Zobaczymy. Mam nadzieję, że mi się nic nie stanie. Chociaż jak my tutaj będziemy używać i do driftingu, i do gier rajdowych, to może być różnie. Może być kurde różnie. Tak podejrzewam, że w takich grach typu F1 to jak sobie grałem, to tam niewiele się dzieje z tą kierownicą, nie? Ona może sobie tam latami śmigać, ale tutaj cały czas, wiesz, force feedback, jakieś tam siły, przeciążenia, tutaj szybkie ruchy. No to jednak może się ta kierownica bardziej zużyć, nie?
Jezu, co ta czwórka taka zmulona była? Gaz? Dawaj, Lucek, a jeszcze nie meta. I ręczny... Wszedł Mercedes, proszę bardzo. No więc tak to wygląda, kurde, wiecie co? Opowiadam wam o takich moich pierwszych wrażeniach z używania tej kierownicy. Taki... może nagram taki po miesiącu, po dwóch miesiącach jakiś taki odcinek, gdzie opowiadam wam o używaniu już tej kierownicy, o takim... testowaniu tego wszystkiego po dłuższym czasie, bo to jest chyba takie, myślę, że bardziej wiarygodne niż takie moje pierwsze wrażenia, nie? Na pewno nauczę się lepiej driftować i jeździć, obsługiwać tego wszystkiego. I pewnie coś tutaj jeszcze się pozmienia, może dam hamulec ręczny na drugą stronę, tak jak jest to w samochodach, ale tak jakoś się przyzwyczaiłem, że ten ręczny jest zawsze przy kierownicy i tak mi to pasuje, nie? Tak. Dla mnie to jest zajebiste ustawienie na przykład. A jak tam komuś się nie podoba, to jego sprawa, no co mnie to obchodzi. Mógłbym ten hamulec ręczny dać z tej strony tylko z tego powodu, że... tutaj jest trochę za blisko kierownicy i faktycznie jak czasami bym gdzieś driftował i robił powiedzmy coś takiego, no to palcami już zahaczam, nie? Jak trzymam jednocześnie hamulec i skręcam gdzieś tak o kierownicę. Ale to się rzadko zdarza, no. Jakoś myślę, że to mogę przeboleć, bo... takie ustawienie mi się bardzo podoba, teraz ta odległość między kierownicą a skrzynią biegów jest naprawdę malutka. O, jak dla mnie bomba, kurde. Wygląda to sobie tak. Teraz, Boże, Fanatek. Teraz Mastera zamieniłem na Fanateka. A właśnie, skoro już dotarliście do... tego momentu odcinka, to mam dla was wiadomość. Niedługo pojawi się licytacja od 1 złotówki na bazę kierownicy Thrustmastera i na pedałki. To nie są zwykłe pedałki, to są te takie pedałki premium od Thrustmastera, które moim zdaniem są nawet lepsze od tych od Fanateka, serio. Niestety nie mogę ich podpiąć do tej kierownicy, więc to mam te od Fanateka, nie? Ale tamte są lepsze. I one będą też dołączone do tej kierownicy i uwaga, od złotówki, razem z pedałkami, razem z dwiema kierownicami, także naprawdę będzie ciekawie, ale to o tym wam powiem jeszcze w oddzielnym odcinku, natomiast wy już możecie, osoby, które dotarły do tego momentu odcinka, mogą już się spodziewać takiej licytacji. Będzie ona rozpoczęta, myślę, że w przyszłym tygodniu jakoś już pojawi się jakieś info i odbędzie się na Allegro, na moim nowym koncie Allegro. Będziecie mogli sobie taką kierownicę zlicytować. Fajnie, nie? No pewnie, że tak. A ja was zapraszam na kolejny odcinek. Trzymajcie się ciepło. Hejas!